Głównym wyzwaniem dla pracodawców jest utrzymanie dzisiejszych pracowników. Jest to proces, który postępuje bardzo szybko i coraz więcej przedsiębiorstw jest objęte tym zagadnieniem. W związku z tym to się przekłada również na drugie wyzwanie, jakie jest rekrutacja pracowników. Natomiast patrząc na te dwa aspekty, czyli utrzymanie pracowników i rekrutacja, należy wspomnieć, że to, co będzie krytyczne dla pracowników, to zbudowanie tak zwanego employee experience, czyli otoczenia warunków pracy, które sprawiają, że pracownicy chcą pracować w tym miejscu, chcą tam pozostać. I tutaj mówimy o takich pięciu istotnych elementach. Jeden to jest element, to jest czynnik ludzki, czyli inni współpracownicy, którzy współpracują z danym pracownikiem, jego przełożoni, zadania, które on realizuje. Kolejny czynnik to są właśnie elementy związane z wynagrodzeniem, środowisko pracy, czyli miejsce pracy, jak daleko dojeżdża do tego miejsca pracy, ale również elementy związane z tak zwaną kulturą, czyli misja, wizja firmy, co ona chce realizować. I to, co jest istotne, że firmy oczywiście mają duże wyzwanie z czynnikiem wynagrodzeniowym, bo to jest budżet, który jest określony, ale chyba tu na pierwszym miejscu sygnalizowane są kłopoty związane z tym czynnikiem ludzkim, czyli jak ustawić tę pracę, to miejsce pracy, żeby potencjalnie optymalnie wykorzystać umiejętności pracownika, jak również zapewnić te właściwe relacje między przełożonym a pracownikiem. To jest chyba główny aspekt, na który należy się skoncentrować w najbliższym czasie.